przez swoje święte ręce jaśniejące chwały. Niech nas strzeże i zachowuje Chrystus Pan. Niech światło Chrystusa, które nie zmartwychwstałego, rozkoszy ciemności naszych serc i umysłów. Światło Chrystusa, Bogiem będą ziemi. Thank you.
Thank you.
Oh,
Możemy się. Czytanie z Księgi Rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezwładna i pustkowna. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. A potem Bóg rzekł: niechaj powstanie stępienie i niechaj oddzieli ono jedne wody od drugich. Uczyniwszy to strepienie, Bóg oddzielił wody pod strepieniem od wód ponad strepieniem. A gdy tak się stało, Bóg nazwał to strepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień drugi. A potem Bóg rzekł: niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha. A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morze. Bóg, widząc, że były dobre, rzekł: niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy Thank you.
że Pan jest księgiem wyjścia. Pan rzekł do Mojżesza: czemu głośno wołasz do mnie? Powiedz Izraelitom, niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje, a wejdą Izraelici w środek morza na swoją ziemię. Ja natomiast uczynię upartymi serca Egipcjan tak, że pójdą za nimi. Wtedy pokażę moją potęgę wobec faraona, całego wojska jego, wytwarów i wszystkich jego jeźdźców. A gdy okażę potęgę wobec faraona, jego wytwarów i jeźdźców, wtedy poznają Egipcjanie, że ja jestem Pan. Panie Boże, który szedł na przedzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na tyłach. Słup ochłupu również przeszedł z przodu i zajął ich tył, stojąc między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obok ciemnością, tu zaś oświecał noc. I nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a Izraelici szli przez środek morza, po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie koni faraona i urywane jeźdźcy weszli za nimi w środek morza. O świcie spojrzał Pan ze stupa ognia i ze stupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła i urywanów, tak że z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: uciekajmy przed Izraelem, bo w ich obronie Pan walczy z Egipcjanami. A Pan rzekł do Mojżesza: wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan i krytwane ich jeźdźców. Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które od czasu dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie uciekając biegli naprzeciw falom i pogrążył ich Pan w środku morza. Powracające fale zatopiły rytwany i jeźdźców całego wojska faraona, którzy weszli w morze ścigając statek. Nie ostało z nich ani jeden. Izraelici zaś szli po suchym dnie morskim, mając mu wody po prawej i po lewej stronie. W tym to dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan. I widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici zobaczyli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, lękli się Pana i uwierzyli jemu oraz jego słudze Mojżeszowi.
Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dał waszym przodkom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem.
Thank you.
jest moc dla nas, żeby zwolnić z odwołania śmierci i zwycięstwa nad grzechem. To jest moc przeciwnie łaskawości. Poprosi Pana Boga, noc miłości, noc życia, bo zgładzona została wina od uczczony grzech. Prosi się wówczas w sercu każdego z nas i na środku miłości. Prosi się nas z miłości także i wdzięczności, która daje nadzieję. Pozwala nam bowiem dostrzec, że na zawsze każdy z nas jesteśmy
Nie.
Thank you.
Ja bym chciał zaprosić z Pańskiego oraz wdzięcznie Panu Bogu.